kochani, na 25. SDM-ie na naszych serceńskich dniach młodych. Gościmy po raz już... Szósty. Po raz szósty? Doliczyła się siostra wreszcie? Tak, ale to było z trudem. Po koszulce poznałam. Jeden z uczestników miał koszulkę i pamiętam, ta była pierwsza. Tak, i to był 2012 rok. Gratulujemy temu, który wymyślił koszulki SDM-owe i że każdego roku ona jest inna. Ukazuje się... Jak okay. Prawdziwa kobieta po kolorach poznała. Właśnie. Czy mamy dowód na to, że siostra zakonna jest kobietą? A dlaczego jest takie istotne? Dlatego, że chcemy porozmawiać o powołaniu. Proszę siostry, ja jestem klerykiem, więc powiedzmy, że temat powołania jest dla mnie świeży. Siostra jest 12 lat w zakonie, tak? Nie, 19. 19. Muszę się troszkę podszkolić z matematyki. I temat też jest świeży. Też świeży, o proszę. Chodzi o to, żeby był zawsze świeży. Myślę, że nieważne, czy się jest miesiąc 5 czy 30, to powołanie to jest taka przestrzeń, która domaga się świeżości. Zawsze. A to właśnie, ciekawe. No po pierwsze Franciszek też nam mówi o nowości Ewangelii, nie? O tym, że o Bogu niespodzianek. Tak? Czyli mówi siostra, że w tym kierunku trzeba iść. Myślę, że tak, że chodzi o to, żeby życie było przygodą i powołanie to nie jest coś, co się dokonało w jednej chwili i nagle koniec, nie? To jest bardzo dynamiczna droga, no i pełna niespodzianek. Ja się cieszę, że moje życie konsekrowane jeszcze mnie zaskakuje. Czasem mile, czasem trochę te zaskoczenia są trudne, ale jak jeszcze potrafię się sobą zaskoczyć, to myślę, że to jest dobrze. To świadczy rzeczywiście o jakiejś nowości, o tym, że się zranie skosniała. Nie, nie daj Boże. Nie, nie chcę być konserwą, to jednak konsekrowana, ale nie konserwa. Tak, to jest w ogóle siostra Teresa Pawlak, Albertynka, pracująca w Krakowie i odpowiedzialna za powołanie.